Bez krawata Paweł Plinta, członek zarządu Andrzej Skrzypiński, zarządu powiatu. Pierwsze pytanie, no gorąca sytuacja, likwidacja zarządu dróg powiatowych planowana. Dlaczego? To jest pytanie zasadnicze, dość trudne. Właściwie nie pytanie jest trudne, natomiast sama decyzja była trudna, rodziła się dość długo. Zarząd powiatu doszedł do wniosku, że zarząd dróg powiatowych wymaga przebudowy i restrukturyzacji. Drogi były źle utrzymywane, gdzie problem? Między innymi w tym był problem w jakości utrzymania dróg, w jakości spraw administracyjnych załatwianych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Spotykaliśmy się bardzo często z zarzutami ze strony naszych partnerów z gmin, głosy radnych, czy to z koalicji, czy z opozycji, które dość jednoznacznie zwracały uwagę na niedostateczną jakość działalności Zarządu Dróg Powiatowych. A ponieważ Zarząd Powiatu podejmuje decyzje w sprawach dotyczących sposobu zarządzania drogami, to podjęliśmy taką decyzję. Znaczy decyzja to jest propozycja decyzji, dlatego że uchwałę o likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych może podjąć Rada Powiatu. Natomiast no, działalność Zarządu Powiatu nie polega tylko na tym, że członkowie zarządu pojawiają się w miłych momentach, zaznaczając swoją obecność. Niestety trzeba podejmować też trudne i dla niektórych bolesne decyzje. Taka ta decyzja jest. No, ta decyzja wiąże się, o ile wejdzie w życie uchwała Rady, ze zwolnieniem no, przynajmniej kilku osób, tak zrozumiałem. Tak, z tym się wiąże. Czy to nie jest zbyt brutalna ingerencja? Bo w tym momencie na rynku pracy no jest ciężko. Jest ciężko na rynku pracy, natomiast nie jest obowiązkiem Zarządu Dróg Powiatowych prowadzenie polityki zatrudnienia. Oczywiście fachowców Zarząd Dróg Powiatowych zatrudnia po to, żeby realizować cele, a nie jest to na odwrót. Dlatego no to pytanie jest chyba postawione prowokacyjnie oczywiście ze strony pana redaktora, ale powinno być odwrócone. Po prostu przy zarządzaniu drogami powinno pracować tyle osób, ile wymagają tego obowiązki zarządcy dróg. Pytanie oczywiście wynika z troski o ludzi i ze świadomości, że z robotą jest u nas krucho, ale spytam o wątek gospodarczy, bo tam pojawiły się informacje o nieprawidłowościach w Zarządzie Dróg Powiatowych. Czy ta decyzja o likwidacji ma z tym związek? Ma związek, ale nie bezpośredni, dlatego że my od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, co powinniśmy zrobić w obszarze inwestycji, ale nie tylko drogowych, ale w ogóle inwestycji, które wykonuje powiat oświęcimski, po to, żeby te procesy usprawnić. No wiadomo, że to są inwestycje są chyba najbardziej wrażliwą i widocznym aspektem działalności powiatu, natomiast zarówno w inwestycjach naszych realizowanych przez starostwo powiatowe, jak i w inwestycjach realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych były niedociągnięcia, które chcieliśmy zlikwidować. Natomiast wyniki kontroli, o których Pan tutaj mówi, przyspieszyły decyzję. Pomogło nam w tym też, w podjęciu tej decyzji, to, że akurat zbliża się koniec roku. Wiadomo, że tego typu decyzje w administracji publicznej podejmuje się na przełomie roku. Planując następny rok budżetowy, wchodząc z nową organizacją. Zatem nowa organizacja będzie wyglądać w ten sposób, że zarządzaniem dróg w imieniu Zarządu Powiatu będzie się zajmował starostwo powiatowe poprzez wydział. Ten wydział powstanie z rozbudowy obecnego Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu. Będą dołożone kompetencje do Wydziału Inwestycji i Rozwoju, tak żeby mógł swobodnie zarządzać również i drogami. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że praca Zarządu Dróg Powiatowych składa się właściwie pokrywa się w 80% z działalnością powiatu, starostwa powiatowego, jeżeli chodzi o obszary działalności. To jest obszar administracyjny, obszar zamówień publicznych, obszar inwestycji, obszar uzgodnień, wydawania decyzji administracyjnych. Oczywiście sprawy kadrowe i organizacyjne, czyli do tego starostwo powiatowe jest przygotowane, dlatego że też to robi. Czyli jest nadzieja, że to będzie sprawnie zorganizowane. Ale spytam o inny gorący temat, edukacja, oświata. Czy orientuje się Pan
Ile ponad subwencje dokłada się do powiatowego zespołu numer 2 w Oświęcimiu? Tak, orientuję się. Czy ta kwota mogłaby paść? Mogłaby paść, dlatego że działalność jednostek publicznych jest działalnością jawną. Ta kwota wynosi trochę ponad 2,5 miliona złotych rocznie. W tym roku, tak, rocznie. Pojawiło się pytanie, czy to nie jest za dużo, czy w innych szkołach, gdzie trwa zaciskanie pasa, gdzie nauczyciele są również zwalniani, gdzie mówi się o reorganizacji niektórych szkół. Czy do jednej szkoły wypada tyle dodawać, czy stać nas na to, a w innych szkołach ujmować? Jak pan to widzi, jak państwo to widzą? Mówi się o reorganizacji których szkół, panie redaktorze? No słyszałem o bliskiej panu szkole w Chełmku ze względu na miejsce, z którego się pan wywodzi. Tak, też o tym słyszałem i słyszałem, że problemy chełmeckiej szkoły są problemami natury finansowej, natomiast... Czy trzeba oszczędzać w Chełmku, żeby w Oświęcimiu w PZ numer 2 było lepiej? Czy jest taki problem w ogóle? Jak znaczy, państwo to postrzegacie? Oszczędzać należy wszędzie. To nie ulega żadnej wątpliwości, dlatego że narody bogacą się przez oszczędności. Natomiast pytanie zadane, czy należy oszczędzać w jednej jednostce po to, żeby móc nie oszczędzać w drugiej jednostce, jest bardzo trafnym pytaniem i można odpowiedzieć tylko jednoznacznie, że nie. Każdy powinien być zobowiązany do tego, żeby te oszczędności wprowadzać, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji gospodarczej. No bo jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że w powiatowym zespole numer 8 różnica pomiędzy subwencją a wydatkami bieżącymi w roku 2012 jest zaplanowana na kwotę 480 tysięcy, to ja stawiam tezę i będę się przy tym upierał, że problemem szkoły powiatowego zespołu numer 8 w Chełmku nie są problemy finansowe. No, w zestawieniu z danymi, które mówią o powiatowym zespole numer 2, nie możemy mówić tutaj o przyczynach finansowych jakiejkolwiek reorganizacji. Zresztą zdaje się, że u pana, pan wicestarosta Zbigniew Starzec, wyraził się na ten temat dość jednoznacznie. Prawda? To już lżejszy temat na koniec. Jakieś ferie pan planuje gdzieś? Ciepłe kraje może? Nie. Narty. Gdzie narty? W Białce Tatrzańskiej pewnie, albo w Brennej. Mam w planie nauczyć mojego syna jeździć na nartach w tym roku i sam po pięcioletniej przerwie przypomnieć sobie, jak to jest. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zapraszam na następny odcinek.